something brewing out there. This land is about to be scorched by Gastown wrath. To co, wracamy. Po łyku. Jestem po łyku kawy. Ostatnim, niestety. Ale tu nic. Idziemy, co? Wypadałoby znowu coś tutaj nabroić na tych pustkowiach. Myślę, że możemy pojechać tutaj. To jest jakaś konkretna misja poboczna. I użyjemy przy okazji szybkiej podróży. Nie wiem, czy mi się chce robić w ogóle te wyścigi. Ja nie mówię na kamerze, bo na kamerze to nie zamierzam robić tych wyścigów. Mówię w ogóle. W ogóle kto kurwa wymyślił robienie wyścigów tutaj? To jest najgorszy pomysł na świecie. Ten palnik korzysta z benzyny. Ej, to jest akurat fajny pomysł. To akurat bardzo dobrze współgra z tym wszystkim. To akurat szanuję. Jedziemy. Oj, oj, oj. Tędy powinienem pojechać. Trzymaj się drogi. Wiecie co? Te drogi też mi nie pasują. Fakt, że one istnieją. Naprawdę, ja bym mógł też na nie ponarzekać. To prawda, lepiej znajdźmy tą właściwą. Byłoby fajnie. Gdybyśmy tam 2 tygodnie nie siedzieli. A wszyscy wiemy, że ja potrafię. Niestety za daleko to jest na mój harpun. A, już widzę. Już widzę, jaki popisowy numer tu trzeba odstawić. A, i zaraz to przelecę. Dobrze. Nie tak to zaplanowałem, ale wyszło ok. Ale wyszło dobrze. To nic, nie będziemy nawet tam zbierać. Pojedziemy sobie tutaj. Ty tutaj zostaw jak coś, to użyj palników. Oni się tego na bank nie spodziewają. W sumie jeszcze opony dorobimy i będzie można zacząć faktycznie gości od boków podbijać. Aj, strzelają do mnie. Kto do mnie strzelił? Mam wrażenie, że to był ten snajper z twierdzy jakimś cudem. Penetrujemy jamy, panowie. No. Witam. Who you with, bitch? Ja jestem ze sobą. Taki jestem. W ogóle ja nie spodziewałem się spotkać dresów w tym miejscu. Chodzisz i pierwsze co słyszysz, za kim jesteś, za kim jesteś? Ja to nie wiem. Czy karetka... Ja wiecie, że ja nagrywam raz za razem, nie? Znowu karetka. Jest przerwa wakacyjna do jasnej cholery. Kto się tutaj kto się tutaj ten... okalecza? Bo raczej nie studenci. Zostali tylko ci z wymiany, ale nie sądzę, żeby ogarniali jak zadzwonić po służby początkowe. Ha! Taki żart, wiem, że to nie jest żadna ciężka sprawa. Wolę takie rzeczy mówić, bo... Ojej, ja nie zauważyłem wielkiej pierdolonej pułapki. Dajcie wiarę? To nic, bo my mamy wodę. Pi. Ta pułapka tak mocno cię poharatała, że ja to myślę, że 2 litry powinieneś wypić. To będziesz okej. Okay. Będzie wtedy dobrze. Daj spokój, rozchodzisz to. Nic się nie stało. O, widzisz? No. Mam wrażenie, że tam było jakieś rozdwojenie dróg. Dobra, chuj. Nie bać rozdwojenie dróg. Ja idę do przodu. Nie ma powrotów takich mocnych. W ogóle mógłbym dać sobie spokój z wodą i zjeść trochę tego żarcia. Też nie pomyślałem, ale to nie. Trudno.
Będę sobie musiał jakoś dać radę. No, no siema. Aj, dlaczego animacja mi przeszkodziła w sparowaniu? Nie mówiąc o tym, że... Kurwa. Teraz się nie mogłem przetoczyć na przykład. Denerwuje mnie to. Nie lubię takich. Dobrze. Zrobione. No siema stary, co tam u ciebie? Pomóc ci? Poczekaj, najpierw muszę zebrać rzeczy. Jeszcze tu wyjdziesz i zaczniesz mnie gryźć. Dobrze wiesz, że ja nie lubię takich rzeczy. Dobrze wiesz, o... Czekaj. Daj mi chwilę. Woda. No co, ile tu siedziałeś? 5 minut cię nie zbawi. Ja to nie wiem, jak małe dzieci. Wszystko by chcieli teraz. Wszystko by teraz chcieli, no. No jestem. No to panie, idziesz z nami. Ogólnie to jest zajebiste, że Jet potrzebuje. Jet potrzebuje amunicji, nie? Więc jego ludzie korzystają z kurz w tym momencie. Przyglądałem się tym NPC-tom, jak was nie było. Spoko, zajebiście. Apetyt na proch się zgadza. Powinienem się tutaj jeszcze raz przejść i pozbierać te rzeczy. Ale nie wiem, czy mi się chce. W sensie, na pewno chce mi się mieć więcej złomu, ale nie wiem, czy jest to warte zachodu. To co ma... takiego zachodu to może być warte. Ale nie chce mi się po dwie skrzyneczki latać jeszcze raz całą drogę. Mi starczy, że prawie się kurwa tam zgubiłem. A nie oszukujmy się, zawsze gdy jestem w jaskini, to mam dość sporą szansę na zgubienie się. To jest w moim przypadku domyślna rzecz. A. Jak ja miałem stamtąd zejść w inny sposób? Ja po prostu, wybrałem najwyższy możliwy punkt. Czekaj. Dwójką się bodajże wzywało. Czy ty możesz? Ej, nie, kolego, ja dobrze pamiętam, jak patrzyłem, to robię te narzędzia. Dwójka wzywała, kuźwa... O, właśnie. Nie wiem, byłem za bardzo pod kanionem może. Dobra. To też jest fajne, że nie musicie się pieprzyć, czy robić jakieś głupie rzeczy, tylko macie flargana i strzelacie bucket się pojawia. To jest akurat fajne, to jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Dużo lepsze niż jakieś magiczne teleportacje. A, ty jesteś na dole. Dobrze. To ma trochę sensu. Samochód mi wierzgnął. To co, pojedziemy gdzieś tutaj, nie? Spróbujemy dojechać konwój. Mam nowy sprzęt. Kto wie, może być śmiesznie. Szczególnie, że oni widzą nieopancerzeni. Ja od razu wtedy wskoczyłem na grubą wodę. Z tego co by wyglądało.
Faktycznie, to przeładowanie harpunu jest bardzo fajne. Muszę przyznać. Nie wiem dlaczego nie wykupowałem tego od razu, jak pojebon. Dobra. 260 sztuk złotu, złomu, słuchajcie, złotu. Jestem nienormalny. I nie potrafię trafić w samochód, który stoi w miejscu. Dosłownie. Ja pierdolę. To już jest zaawansowany stadium spierdolenia. O, ale przynajmniej na przykład samochód w tej grze fajnie się prowadzi, to prawda. Chociaż gdyby w Mad Maxie samochód się źle prowadził, to by było trochę przykro, nie? To jest taka podstawa podstaw. Mimo wszystko. Myślałem, że to się rozwali. Szkoda. Dobra, niedługo wyeliminujemy zagrożenie Jetta kompletnie i będziemy mogli mieć różne inne rzeczy. Założymy to sobie. Fajnie. Co teraz? Pojedźmy po tego stracha, po tego stracha. Wiecie, nie chcę zaczynać niczego większego w tym momencie, bo... Bo po prostu, no, zaraz będę kończył, tak? Nie chcę, żeby znowu odcinki trwały 40 minut. W sensie, to za dużo. To za dużo. Ja wiem, że ktoś może sobie je obejrzeć w połowie i obejrzeć znowu, nie? Ale ja na przykład, gdy widzę godzinny odcinek z gry, którą lubię, to daję sobie spokój. Nie chcę mi się przeznaczać z góry godzinę na obejrzenie czegokolwiek. No a potem sam biorę i nie patrzę na zegarek i 40 minut mi wychodzi, nie? Albo muszę po prostu się głowić, jak go podzielić, żeby faktycznie coś się w nim działo, a żeby był trochę krótszy. No, fajnie, że zdobywamy te achievementy, bo... Mamy z tego tokeny, te tokeny się nam przydadzą. Zresztą dostajemy za to rangę, a ranga nam da nowy szpej. Spoko będzie, tak uważam. Okej. Można powiedzieć, że to co było do zrobienia tutaj to zrobiliśmy. Myślę, że tak, w następnym odcinku po prostu przejedziemy się... Przejedziemy się tutaj, w następnym odcinku. Ale w następnym, nie w tym, bo ten się już kończy. Żegnam, cześć.